Lucyna Kornopes wielokrotnie zdobywała medale na zawodach krajowych i międzynarodowych, jednak jeszcze nigdy nie próbowała swoich sił na igrzyskach paraolimpijskich. 4 lata temu na przeszkodzie stanęły jej problemy zdrowotne, dlatego teraz do Rio nasza zawodniczka pojechała podwójnie zmotywowana. Wiem, że mam szansę na to, żeby te medale zdobyć. Ciężko trenowałam. Ostatni rok naprawdę pokazał wynikowo, że jestem dobrze przygotowana. Biorąc pod uwagę nawet ostatnie sprawdziany na obozie, które miałam w Bydgoszczy, przerzuciły się rzeczywiście na dobre wyniki. W związku z tym naprawdę jestem pozytywnej myśli. Lucyna Kornobys ma szansę na zdobycie złotych medali w 2 konkurencjach: rzucie oszczepem i pchnięciu kuli. Rzut oszczepem będzie pierwszy, to jest 9 września o 22:30 czasu polskiego, a pchnięcie kulą 14 września też o tej samej godzinie. Nasza paraolimpijka bardzo liczy na wsparcie mieszkańców Jeleni Góry i okolic. Jest to niezmiernie miłe uczucie, jeśli tyle osób podchodzi i życzy powodzenia, że będą trzymać kciuki, piszą na Facebooku, że są całym sercem ze mną, z nami paraolimpijczykami. No, uczucie niesamowite. Mam nadzieję, że tak samo jak było na Mistrzostwach Świata w Doha, osoby za mnie trzymały kciuki, tak samo tu i przyniesie to odpowiednie rezultaty w postaci medali olimpijskich. Mocno trzymamy kciuki za naszą zawodniczkę i liczymy na jak najlepsze wyniki. Niezależnie, czy będą one równoznaczne ze zdobyciem złotego medalu. W końcu już sam udział na igrzyskach jest dużym sukcesem.